przed wami następny zespół, zespół Hołowianie. Założyciel zespołu góralskiego Hołowianie był prezes Związku Potala, świętej pamięci Edward Wilczek. Zespół istnieje już 24 lata. 24 ładne lata. Kierownikiem zespół jest Edward Skorusa, zastępcza kierownika jest Jadwiga Szczurek i Halina Kowalczyk, instruktorzy Marian Bryja, Zuzanna Sołtys. Muzyka w składzie zaproszona Kuną, Jan Kowalczyk Junior, Władysław Kudala i Czesław Kaczmarczyk. Pytała na płaśnie. Jak ich nagrodzicie się brawami, to muzykanci przyjdą i będą pięknie grać. Witamy ich przepięknie. Brawa dla nich. Brawa. 33. Festiwal na Góralską Nutę. To już jest ta postarso kadra. Jan Kowalkowski Junior, Władysław Fudala, Czesław Kaczmarczyk. Asiu, ale właśnie niech się pokazał, który jest który. I Bobek Józek. No, Asia jest odpowiedzialna za muzyczną sprawę, bo to wiecie, chłopy tak chubawie, tak bardziej będą przygrywać jej pięknie, żeby to było radośnie. Nasi kochani, zespół Hołowiany, 33. Festiwal na Góralską Nutę. Chłopy, grajcie! Thank you.
Thank you.
Słuchajcie, to dla was te brawa biją. Nie schodzicie ze sceny. Oho, sami swoi. Kochani, jedynym przywódcą, założycielem zespołu Chochowianie był to świętej pamięci Edward Wilczek, były prezes Związku Podhala. Zespół istnieje już 24 lata. Piękne 24 lata. Kierownikiem jest Edward Skorusa, zastępcza kierownik Jadwiga Szczurek, Halina Kowalczyk, instruktorzy Marian Bryja, Zuzanna Sołtys. Wielkie brawa do tych instruktorów, by bez nich by tego nie było. Muzyka, tak, Asiunia, muzykanci z tyłu, niech się ustawią tezę, bo to też ważne. Muzykanci z tyłu, pytamy was pięknie, żeby was wszystkich było widać. A muzyka w składzie Jan Kowalkowski, Jan Kowalkowski Junior, Władysław Hudala, Czesław Kaczmarczyk i Józef Bobek. Instruktorzy i muzykanci z tyłu za dzieciami. Instruktorzy i muzykanci z tyłu, żeby was było wszystkich ładnie widać. Szybciutko, z rygiem, bo nie ma czasu, naprawdę, bo... Ważny moment. Jest to coś pięknego, 24 lata zespołowi. Ważny moment, trzymaj. Z drygiem, walczytku. Ząbki susyć. Ładnie, cheese. I stójcie, teraz walczytko mamy dla was nagrody jeszcze, bo będziecie musieli dostać tę nagrodę szybciutko. Czy to z nagrody? Trzecie miejsce, Mateusz Kowalczyk i Klaudia Słodyczka. Dawid Kaczmarczyk, Wiktoria Polewicz. Dawajcie z przodu z całą grupą, do zdjęcia syczka razem. Fajnie sobie weźcie do ręki, z przodu trzymajcie i pani tu będą robić zdjęcia. Bardzo tak. Drugie miejsce, Jakub Nowobielski i Nicole Tatar. I pierwsze miejsce, Bartek Nowobielski i Marzena Bok. W jednej linii stajemy do zdjęcia. Cały zespół z tyłu przesuńcie się do przodu, cały zespół, żebyście byli w tle. Żebyście byli w tle, fajnie. Syczka tak, za nimi. Dobrze, żeby was syczkich było fajnie widać. Instruktorzy tak samo, warciutko. Ja jestem wyróżnienie. Sebastian Tatar, Oliwia Słodyczka, Kamil Bąk, Ania Stasik, Eryk Naglak, Gabrysia Chmiel, Tomek Chmiel i Katarzyna Stasik. Wielkie brawa dla zespołu Chochowianie. Asiu, stoi z tamtej strony i syczka razem mamy zdjęcie. Słuchajcie, harnasie. Zespół przy Związku Podhala w Kanadzie. Zespół istnieje ponad 35 lat. Jest pod opieką Stasi Mąki. Instruktorami są Dorota Merda, Sylwester Nowak, a prezeska Związku Podhala w Kanadzie pani Agnieszka Cudzik. No i wiceprezes Jasiek Kołpak, a powiedzieli, żeby zaakcentować specjalnie nas Jędrusz Łojasz, co już od wielu roków jest z nami tutaj w Chicago. Nasi kochani, witajcie pięknie Kanadę w Chicago. Niezawodnie od bardzo wielu, wielu lat. Witamy gromkimi brawami. Thank you.
bez muzyki się nie da. To się też zakończyć bez muzyki. To się. Thank you.
z Kanady. Nie puścimy was, Bartku. Pomachajcie im wszystkim tutaj z Chicago. Nie, nie, zostajecie na scenie. Bo przecież taki kawał drogi do nas żeście przyjechali. Zespół Harnacie z Kanady, a Mieszko. Wy to będzie was pięknie tutaj na środece. I opowiedz o zespole, to jest najważniejsze rzecz. Pięknie wszystkich witam. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Związku Podhalan Zarządowi Głównemu za zaproszenie. Co roku zapraszają nas. Bardzo się z tego cieszymy. Jedziemy długo. Tym razem my mieli objazd dwugodzinny, bo highway zamkli, ale my dojechali. O zespole. Chciałam wam powiedzieć, zespół, widzicie, z nas, wszystkie dzieci są urodzone w Kanadzie, także bardzo my są dumni z tego, że tak bardzo chcą tą dzieci śpiewać. Instruktorami w tej chwili jest Dorotka i Sylwek, jakby chcieli tu podejść bliżej. Młodzi dopiero zaczynają, ale bardzo to lubią i nie wiem, jak się wam podobał występ, ale to wszystko sami zrobili. Wielkie brawa, wielkie brawa! Właśnie o to chodzi. To jest ten aplauz. Dobo, poza tym z Kanady taki kawał drogi się przyjechali tutaj do nas. Nie mają żadnych szkół, jak mają w sercu, tak to co mi tak śpiewają. I to strasznie cieszy. A nad tym wszystkim czuwoną, nad zespołem, nad pieniądzami, nad tym, żeby dobrze szło. Stasia Mąka, pod się tu pokos. Bardzo jej za wszystko dziękujemy, bo to się musi pilnować. Chcieliśmy jeszcze zawołać na scenę, jakby nie przeszkodzą, panią prezes Związku Podhalan oddział w Calgary. To jest przyjazd z Kanady samolotem, bo trochę daleko, ale my ją też chcieli zawołać, żebyście ją widzieli, że coraz bardziej się zrobi tam więcej i działamy. I bardzo chcemy, żeby nas było tak dużo, jak wostów w Kanadzie. Proszę, Marysiu, na scenę. Marysiu, witamy bardzo. Jak wostów w Ameryce, przepraszam. Brawa. Brawa, naprawdę zacni goście, witamy ich przepięknie na trzeci dzień. Nie chciałam autem jechać dwa dni, czy... Bardzo witam wszystkich serdecznie i Bóg zapłoć. Wielki dzięki za zaproszenie od Związku Podhalan w Chicago. Mamy taki malutki związek, chyba i ostatni w zachodniej Kanadzie. Jest nas bardzo mało, ale próbujemy jakoś się utrzymywać. Młodzież nie mamy za dużo. Ale kiedy nos jest, to tego działamy. Jeszcze raz wszystkiego dobrego i jeszcze wielkie Bóg zapłać za zaproszenie. Cała Kanada zostaje z nami, bo jesteście świadkami takiego specjalnego naszego tutaj prestiżowego wydarzenia w domu Podhalan, także pytam, masz pewnie stąd się razem. Bo to jest naprawdę też specjalny moment. My z wielką radością, tak samo jak i tych, co dalekie drogi przybierzają z sąsiedzkiej Kanady, tak i też z Polski. Ale pierwsze chciałem przywitać Helenkę Studencką, sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Podhalan, Radio Związku Podhalan, jako nieobecną podczas prezentacji Zarządu Głównego Związku Podhalan. I Helenka w tym momencie wprowadzi znowu Zarząd Główny Związku Podhalan na scenę, która właśnie zaprezentuje nam wszystkich gości. Poprosimy też naszego byłego prezesa Związku Podhalan, Andrzeja Gętka. Andrzeju, witamy Cię bardzo pięknie. Zarządem i prosimy zarząd. Prosimy cały zarząd obecny na scenę jeszcze raz. To, co chciałem. Asiu, ty moc jest tu, jego zaproszenie. Tak samo zaproszamy królową Związku Podhalan jako izbójnika roku. Jak i zapraszamy z powrotem kuno pana Franciszka Łukaszczyk-Jurzyk. Zapraszam pana kuno. Panie Franciszku, pytamy was pięknie, jest teraz, to jest ten moment właśnie, na który my czekali, że przybędzie nam więcej ludzi, że przyjadą kunom. Panie prezesie Związku Podhalan, Andrzeju Gendrak, były, pytamy kunom, tak samo. Stąd się tak fajnie, że Wosyćka było widać, żeby tam jest pan Helegda, żeby Wosyćki było widać. Tak, jest na środek, tak fajnie, na środek, razem z Kanadą, bo to jest specjalny moment. No i teraz, Helenko, bo czekaliśmy właśnie też na tobie, jako tutaj na sum. Gaździ nam też, jako tak chodziło Radio Związku Podhalan, sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Podhalan. Witaj na tych szanownych, zacnych gości. Witam was pięknie, Wojtkowi dziękuję za tyle ciepłych słów. Nie wiem, czy na nie zasługuję, ale tym bardziej was witam. Nie myślę, że trzeba przedstawiać może zarząd główny. Trzeba, czy nie? Znocie ich? Prezes Józef Dzikowski. Wiceprezes Zdzisław Dorula. Pani Agnieszka Cudzik z Kanady, były prezes Andrzej Gendłek, panią, przepraszam, ale nie pamiętam nazwiska, pani z Kanady prezes, Maria Strączek,
skarbnik Józef Zoni, nasza królowa i zbójnik Monika Kois i Marcin Gąsienica Sobczak. I pan, podpowiedzcie mi, Łukaszczyk, Franciszek Łukaszczyk. No i Wojciech Dorula, prowadzący, i Asia Staszel. Moi kochani, przyszło mi w udziale i czynię to z wielką radością powitać naszych gości honorowych. Witamy wśród nas panią konsul generalną Paulinę Kapuścińską. Prosimy do nas. Witamy ministra Eliusza Rybackiego. Prywatnie to jest mąż pani naszej konsul. I Piotruś Rybacki, synek. Są dzisiaj z nami z całą rodziną. Witam dyrektora Departamentu Konsularnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, pana ambasadora Andrzeja Jasionowskiego. Prosimy do nas. Witam zastępcę dyrektora Departamentu Konsularnego, pana Jarosława Łasińskiego. I myślę, że tu pana Jarosława wielu z was zna, ponieważ był i pamięta, był konsulem generalnym u nas w Chicago. Prosimy do nas, panie Jarosławie. Proszę do nas również panią menadżer, panią Jolantę Wiśnicki z Polsko-Słowiańskiej Unii Kredytowej. Muszę wam powiedzieć, że to jest nasz główny sponsor i Polsko-Słowiańska Unia Kredytowa jest nam bardzo serdeczna i zawsze jest z nami, z zarządem głównym i związkiem Podhalan. Witam panią Stanisławę Rawicką, prezeskę Towarzystwa GIEWONT i dyrektorkę Krajową Związku Narodowego Polskiego. Prosimy pani Stasiu do nas. Witam również i bardzo zapraszam przedstawicieli koła Detroit z prezesem Tadeuszem Pałacem, z żoną i razem z członkami zarządu. Bardzo was proszę, panie prezesie, hop, pocie kuną. Witamy Detroit! Witamy Detroit! Witamy media! Pana Jędrusia Baraniaka. Tam. Nie wiem, kogo jeszcze powinna przywitać, tak patrzę po sali. Z całego serca witam was, Syćki. Tu, w domu Podhalan. Naszych gości, nie wiem, rodziny, dziadków, babcie, tych wszystkich ludzi, którzy tutaj dziś z nami na tej płaśni góralskiej są. Witajcie, kuno. Jest jeszcze z nami, tu prezes mi podpowiada, pan Józef Ligas. Panie Józefie, jest pan Józef Ligas z nami? Nie. Panie Józefie, pytamy pięknie, na jedną minutkę kuną. Wiecie dobrze, kto to jest pan Józef Ligas. To jest nasz sponsor, który rozpoczął tu z tym zarządem dwie główne akcje, takie naprawdę wielkie. Panie Józefie, z całego serca dziękujemy, ja nie widzę, cyście są z nami. Pytam pięknie. Helenku, popytaj ty jako gaździno tutaj sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku, bo na pewno tobie posłucho. Powiedziałbym przedtem, że z odnych scen nie wołujcie Milika, ale Józefie, pytamy bardzo pięknie, bo bez wozby naprawdę nic by mnie do przodu nie poszli. Dobrze. Słuchajcie, moi kochani, teraz bym poprosiła o parę słów może naszych gości. Pani konsul, może kilka słów do naszych gości. Bardzo dziękuję, króciutko. Dobry wieczór, szanowni państwo, panie prezesie Cikowski, były prezesie Gęgły, członkowie zarządu, przedstawiciele i członkowie zespołów z Ameryki, z Kanady, z Warszawy, z Hawajów, tak? Dzisiaj będzie też zespół. Serdecznie dziękujemy za gościnę i bardzo się cieszę. Wiedziałam, że jak przywieziemy naszych specjalnych gości, którzy są z nami przez weekend, ponieważ się szkolimy, to będziemy przez was ciepło przyjęci. Bardzo dziękuję. A to dla nas jest szczególnie taki wzruszający moment, bo na poprzednim festiwalu na Góralską Nutę byliśmy we dwójkę z Eliuszem, a dzisiaj jesteśmy we trójkę. Chciałam
serdecznie, drodzy Państwo, z tego miejsca podziękować, dlatego że dwa tygodnie temu Dom Podhalan pełnił zupełnie inną funkcję, a był niezwykle ważny, myślę, o wyborach. Bardzo dziękuję wszystkim członkom związku, w szczególności panu Robertowi Sawinie i wszystkim, którzy pracowali i w komisjach, i poza komisją. Robiliście Państwo świetną pracę, zresztą no tego się spodziewałam po Was. Zawsze można na Was liczyć. Bardzo dziękuję i życzymy miłej zabawy. Gratulujemy wszystkim delegatom i jesteście naprawdę przepięknie i ubrani, i przygotowani. Ja bym poprosił naprawdę, przecież znamy, panie Jarosławie, panie konsulu, tyle roku mega zdobanie razem w Chicago. Po prostu po naszemu powiemy welcome back. To co my was już pożegnali, to nie znaczy, że możecie do nas nie przepędzić. Teraz już tak warto was nie puścimy stąd. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Cieszę się, że mogę być z Państwem dzisiaj wieczorem. Te 10 lat, czy 8 lat minęło, jak Zbycia strzelił, ale wszystkim humory widzę, dopisują. Stroje piękne jak zwykle, muzyka gra jak zwykle. Cieszę się, że mogę tu być. Gratuluję udanej imprezy. Dziękuję. Andrzej Gębek, były prezes Związku Pochwan Radio na Góracko. Był to Andrzej Kup. Parę słów. Dobry wieczór, witajcie Zićkacie, co się ogromnie, że mogę kolejny raz, 33 raz być na festiwalu. Ludzie, 33 roki. Pani konsul, jak będziecie co roku przychodziła, to coś więcej będzie. Przychodźcie na festiwal, jeden już jest, trzeba go będzie do zespołu niedługo zapisać i będzie się powiększał w konsulacie. Goraszczyzna będzie się powiększała. Cieszę się ogromnie, że mogę powitać tutaj Kanadę, który z kolei raz, ale cieszę się najbardziej, że stoi tutaj jedna z tych, których jeszcze na świecie nie było, kiedy się festiwal zaczynał. Joanna Staszel, no 33 lata. Ja się bachnę, a jesteś taka z tyłu? O, jest. Bacuś Jakubu? Czekaj was, kiedy tu was jest na sali, co 33 roki temu był tutaj w tej izbie w Góralskim na pierwszym festiwalu, co się nazywał wtedy, wiecie jako? Właśnie, na Słońską Nutę. Kiedy jest Stasek, inżynier Stanisław Szafarski z Kanady nam wiercił dziurę w brzuchu, to by może było i to dalej na Słońską Nutę, ale go to tu w Góralskiej chałupie, na Płaśni Hawok, tutaj w Góralskim. Tańczymy i to się musi nazywać na Góralską Nutę. Bawcie się dobrze, trzymajcie tak, trzymajcie, przysyłajcie dzieci, uczcie te dzieci tego zwyku, naszego polskiej tradycji, kultury, bo to jest bardzo ważne, bo widzicie, z Warszawy też są przedstawiciele, pan ambasador, to mam nadzieję, że odpowiednia nota pójdzie do ministerstwa, jego departamentu, żeby powiedzieć, jaką Górale się po prostu prezentują i o co świetnie dbają. Zresztą pani konsul Paulina Kopuścińska wraz z mężem i z całą placówką tutaj dba o to, żeby nas odwiedzać, a na pewno i też, co będę do Warszawy przekazać, odpowiednie noty. Dziękuję bardzo, bawcie się dobrze. Jeszcze prosiłbym Gitro i pan Tadeusz Palac. Panie Tadeuszu, witamy was pięknie w domu Podhalan. Dobry wieczór wszystkim. Bardzo dziękuję, że się nas tutaj zaprosili, jak co roku ja tutaj przyjeżdżam, chyba już tyle razy jestem. No resztę koła jest jeszcze w hotelu, bo po wczorajszym balu jesteś niewyczeźwieni. Witam gości tutaj z konsulatu wszystkich, no i witam pana Józefa, prezesa Związku Podhalan w Północnej Ameryce. Bardzo ci Józiu dziękuję, że robisz taką dobrą robotę i ja myślę, że będziesz kontynuował tą robotę i jak kupisz lotę, to my ci pomogemy wystawić nową chupę góralską. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo,
Państwo, w imieniu Związku Narodowego Polskiego, jako dyrektor krajowy, serdecznie pozdrawiam w imieniu zarządu. Jako przewodnicząca Komitetu do Spraw Polskich Kongresu Polonii Amerykańskiej przekazuję pozdrowienia od Wydziału Kongresu Polonii Amerykańskiej na stan Illinois. I jako prezeska Towarzystwa Giewont w Związku Narodowym Polskim gratuluję wszystkim organizatorom i wszystkim zespołom, które biorą udział. Wszystkiego najlepszego, życzę miłego wieczoru i pięknego jutrzejszego dnia. Dziękuję bardzo. Zanim poprosimy naszego gazdę, prezesa Związku Polonii Józefa Cichockiego, mamy specjalny list, który został nadesłany od nas od szefa gabinetu prezydenta Rzeczpospolitej Polski, sekretarz stanu, pan Adam Kwiatkowski, stały nasz tutaj gość w Góralskiej Chałupie, przecież on tutaj z nami w Chicago bywał, gazdów, ołtys i jak to się go to, no widział tą góralscyznę. Odczytanie specjalnego listu gratulacyjnego poproszę sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Polonii panią Helenę Skidacką. Na ręce pana Józefa Cichockiego, prezesa Związku Polan w Północnej Ameryce. Szanowny panie prezesie, szanowni państwo, na ręce pana prezesa pragnę przekazać serdeczne życzenia oraz pozdrowienia dla organizatorów i uczestników 33. Międzynarodowego Festiwalu na Góralską Nutę. Ze wzruszeniem wspominam mój pobyt w Związku Potalan i udział w tym ważnym dla społeczności polonijnej wydarzeniu, które jest prawdziwym świętem polskości. Jestem pełen uznania dla organizatorów, instruktorów i zespołów uczestniczących festiwalu, który poprzez popularyzację góralskiego folkloru, nierozerwalnie złączonego z polskim dziedzictwem, dają świadectwo nieprzemijających więzi z ojczyzną. Wyrażam swoją najgłębszą wdzięczność i uznanie za wasze starania na rzecz przybliżania kolejnym pokoleniom kultury polskiej oraz życzę wiele satysfakcji i radości płynącej ze wspólnej zabawy. Z wyrazami szacunku i sympatii Adam Kwiatkowski, sekretarz stanu. Także dziękujemy bardzo. Ja myślę, że w tym momencie poprosimy prezesa Związku Podhalan, żeby jeszcze on słówko powiedział, jako gazda. Coraz bardziej jest gorąco tutaj. Wiadomo, takie goście zawitali do nas, do Chałupy Góralskiej, za mało kiedy się tak zdarza. I dziękujemy, że przyszli tutaj do naszej Chałupy. I żeby przyjeżdżali cięci, bo mamy uroczystości w ciągu roku różne. I to, słuchajcie, za to trzeba im dziękować. Dziękuję wszystkim zespołowi z Kanady, wam wszystkim, którzy się przyszli na dzisiejszą imprezę. Ale jutro też jest to, przyjdźcie też jutro. Jutro zacznę od pierwszej. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się razem. A zbudujemy, kupimy i przyszłość lepszą. Tylko razem. Bardzo pięknie, dzięki. A ja już myślę, że prezes zaśpiewa zbudujemy nowy dom, jeszcze jeden nowy dom, Podhalan. I będzie. Nasi szanowni goście, prosimy was z powrotem na wasze miejsca. Podziwiajcie 33. Festiwal na Góralską Nutę. Zespół Harasie w Bóg Zapłoć, goście się dalej w Góralskiej Chałupie. Witam kolejnych przybyłych gości na 33. Festiwal na Góralską Nutę. Za chwileczkę prezentacja Królowej Związku Potalnej z Wójnika Roku. Tutaj przed wami muzykanci pytam, zostądziel się z nami, bo przecież to jest ten moment taki bardzo, bardzo ważny. Wielki Bóg Zapłoć, bawcie się dobrze w Góralskiej Chałupie. No i bądźcie takimi wielkimi uczestnikami 33. Festiwalu na Góralskiej